Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić węża z gumy. 18 gumek czarnych, 2 czerwone, 63 pomarańczowych gumek, 8 białych. Jeszcze będzie nam potrzebne szydełko i krosno. Tak, ustawiamy krosno tak, aby te były tutaj, taki jakby trójkącik. Wtedy bierzemy jedną gumkę czarną i zakładamy ją tak. Bierzemy jedną gumkę białą i zakładamy ją tak. Bierzemy znowu czarną i znowu ją tak zakładamy. I tak do samego końca. Teraz pomarańczową. Jak już skończyliście, dajecie na tą czarną jeszcze jedną czarną. I dokładnie na te same kolory dajecie te same kolory. Tak samo robimy w tym rzędzie. I znowu na te same kolory dajemy te same. Teraz tutaj na samym końcu bierzecie jedną pomarańczową gumkę, dajecie ją tak, zakręcacie, dajecie na trzy. Teraz bierzecie haczyk i spod pomarańczowej gumki bierzecie tą. O tak, dwie. Teraz spod tego przekładacie i dajecie tutaj. I tak do samego końca.
już skończycie, zrobicie to tak, jak ja. Bierzecie haczykiem, zakładacie i ściągacie. Teraz to, co macie na haczyku, zakładacie tutaj na koniec drugiego tego. Zakładacie to tutaj. Teraz jak przedtem robiliśmy spod, bierzecie i przekładacie. I tak samo robimy, jak robiliśmy z tamtym, do samego końca. Jak już to zrobiliście, tak jak przedtem, bierzecie na haczyk i ściągacie. Wyszło nam, powinno nam wyjść takie coś. Teraz dajecie sobie to troszeczkę dalej na haczyk. I robimy teraz głowę. Bierzemy dwie pomarańczowe gumki, zakładamy je tak, bierzemy znowu dwie i zakładamy ją tak, bierzemy znowu dwie i zakładamy tak, wszystko po dwie. Teraz, jak zrobiliście tak, raz, dwa, trzy, cztery, bierzecie znowu dwie i robicie tak jak na początku. Teraz robicie tutaj. Teraz znowu bierzecie dwie i tak samo na środku. Teraz będziemy robić oko tęża. Bierzecie jedną czarną i dajecie na trzy. Potem bierzecie jedną pomarańczową, nie dwie, jedną i zakładacie tak. Bierzecie haczykiem bierzecie czarny i przekładacie tutaj na środek. Teraz bierzemy to i dajemy tutaj. Tak samo robimy z drugim okiem.
Teraz bierzecie jedną pomarańczową gumkę, zakładacie ją tak, potem tak. Potem drugą pomarańczową gumkę, zakładacie ją tak i tak. Teraz bierzecie haczyk, jedną pomarańczową gumkę, zakręcacie na trzy. Teraz bierzecie to i zakładacie tutaj. Bierzecie z haczyka ogon całego i zakładacie na koniec głowy. No, tak nam będzie lepiej. Teraz spod tej pomarańczowej, co założyliśmy, bierzecie tą gumkę. Tak. Przykładacie i dajecie na kolejne. Teraz spod tego pomarańczowego i naszego kochanego węża wyciągacie to. Przepraszam, to. I spod wyciągacie tutaj. Teraz spod tego przekładacie tutaj. Teraz spod tego przekładacie tutaj, tylko spod tego bierzecie wtedy dopiero tą gumkę i przekładacie tutaj. I tak. Teraz spod tego, spod tej gumki wyciągamy tą gumkę, co jest pod okiem. O tak. Tak, żeby ta gumka, co zaczepialiśmy oko, tutaj została. Teraz bierzemy stąd i przekładamy tutaj. Tak samo robimy po drugiej stronie. Też po drugiej stronie zakładamy stąd. Teraz dokładnie to samo robimy, tylko na środku. Jak już skończyliście to na środku, to i tak z tego dajemy tutaj. Teraz
bierzecie, powinno się brać jedną, ale ja biorę dwie, żeby się trzymało. Dwie czerwone gumki. I przekładacie pod wszystkimi gumkami haczyk. I pod czerwone. Teraz zakładacie drugie. Są dwa sposoby. Albo pierwsze zakładacie z tyłu i pociągacie za to. Albo tak jak wam teraz pokażę. Tak. Bierzemy to ostatnie i pociągamy. Teraz już możemy ściągać naszego węża. Nasz wąż powinien wyglądać tak. To można sobie oczka troszeczkę poprawić. Tu ma język. Jest taki. No i tak powinien wyglądać. Teraz tu sobie możecie zawiesić jakoś, albo możecie sobie zrobić bransoletkę z niego. No, a to jest nasz wąż.